Fryderyk Nietzsche napisał kiedyś, że kiedy spogląda się w otchłań, ona patrzy i na siebie. Można to rozumieć na różne sposoby, ale ktoś zinterpretował to w taki sposób, że otchłań jest bezdenna. Poszukiwanie prawdy nie ma końca. Kwestią jest to, gdzie jest twoje dno. W pewnym momencie możesz odkryć, że otchłań patrzy w ciebie. Wtedy zrozumiesz, że dotarłeś do tego dna. Zarówno ten cytat Nietzschego, jak i ta interpretacja poniekąd odnoszą się do historii jednej z większych legend w uniwersum Dark Souls. Niestety jednej z legend, która tą legendą jest troszeczkę nie dlatego, że faktycznie zasłużyła, ale dlatego, że ktoś za nią te czyny wykonał, bo ona sama nie była już do tego zdolna. W tym odcinku postaram się wam omówić historię Artoriasa oraz dwóch pozostałych elit rycerskich samego Lorda Gwyna, a mianowicie Gofa oraz Kiaran. Bez zbędnego przedłużania, Jack, student soulsologii 23 stulecia lorowanej w podszewce, zapraszam na materiał. Zanim będziemy mówili o samym Artoriasie, musimy jeszcze cofnąć się wydarzeniami do początków, właściwie epoki ognia, do zwycięstwa nad smokami. W wojnie ze smokami walczyli Gwyn, Nito oraz Wiedźma z Izalith i jej Córy Chaosu. Jednakowoż wiemy, że sprytny karzeł, który tak łatwo został zapomniany z rocznej duszy, stworzył ludzi. I ci ludzie pomogli w tej wojnie ze smokami. I po zagładzie smoków stanęli pomiędzy bogami. Gwyn w podzięce za pomoc dał ludziom miasto pierścienia. Miasto wybudowane dosłownie na krańcu świata. Powstało też wiele innych miast. Wśród nich łącznie wyróżniały się trzy. Nowe Londo, którym rządzili czterej królowie, było ono obronione przez rycerzy Mrocznych Ostrzy, którzy później będą znani jako Mroczne Upiory. Królowie byli znani ze swojej przezorności oraz uczciwości wobec poddanych. Otrzymali od samego Gwyna fragment jego własnej duszy, aby, jak on to ujął, mogli lepiej rządzić poddanymi. Miasto Pierścienia, o którym wspomniałem już wcześniej, było drugim z tych wyróżniających się miast. Ale powstało też trzecie, takie większe miasto, miasto Ulassil. Miasto, w którym ludzie uczyli się magii światła i iluzji. Można by pomyśleć, że to wszystko ma w sobie jakiś taki boski sens, prawda? Że Gwyn faktycznie zrobił to wszystko, aby może nie zbratać się z ludźmi, ale faktycznie, że szanuje tych ludzi. Niestety, wszystko to było kłamstwem. Światło nie pragnie sojuszników, tylko niewolników. Opowiadane przez nich kłamstwa mają wymusić posłuszeństwo. Albowiem żadne ludzkie miasto nie mogło istnieć, jeśli nie przynosiło korzyści epoce ognia. Nad Nowym Londo wybudowano kapliczkę zjednoczenia, w której poświęcano zarówno nieumarłych, jak i ich człowieczeństwo, aby przedłużyć epokę ognia. Miasto Pierścienia było tak naprawdę więzieniem, choć jego mieszkańcy nie zdawali sobie z tego sprawy. Natomiast Ulassil, w którym właśnie ludzie uczyli się magii światła i iluzji, byli indoktrynowani i manipulowani, aby porzucili swoje mroczne dziedzictwo. Dlaczego jednak
płyn miałby coś takiego zrobić? Odpowiedź jest dosyć banalna. Ze strachu. Mrok nadchodzi, a on się go obawia. Gwyn niczego dla ludzi nie robił ani z wdzięczności, ani uznania, a ze strachu. Albowiem nic tak nie przerażał Gwyna, jak mrok, który skrywał się gdzieś w głębi ludzkości. Smoki, rozbicie jedności jego ludu, czy nawet jego wrogowie, wszystko to bledło przy mroku, który zwiastował nadejście epoki ludzi, a zarazem koniec epoki ognia, której Gwyn nie zamierzał dać odejść w zapomnienie, a tym bardziej nie zamierzał oddać świata, swojego świata, w ręce ludzi, których uważał za pomyłkę. Póki miał czas, zamierzał wszystko wykorzystać, aby podporządkować sobie ludzkość. Nie zrobił tego jednak siłą, a podstępem i zręczną manipulacją. W Ulasil, jak się okazało, światłem dało się manipulować i mogło ono tworzyć zarówno iluzje, jak i ukrywać intencje rzucającego, a nawet naruszyć strukturę samego czasu. Tworzenie zaklęć i studiowanie tego typu magii było bogom Lordran bardzo na rękę, więc Ulasil rozkwitało. Jako przykładne miasto, które mówiło, że ludzi można nauczyć, czy też z perspektywy Gwyna, wytresować, aby służyli bogom. Mniej więcej jakiś czas po ustanowieniu władzy w mieście Pierścienia, jeden z nieumarłych władców tego miasta zbuntował się przeciw Światłu Gwyna. Być może przejrzał on kłamstwa Lorda Światła i chciał ocalić swoich przed indoktrynacją. Chciał, aby ocucili się z tego kłamstwa. Niestety został on uznany za zbrodniarza i osądzony. Nie wiadomo, jakie dokładnie zbrodnie popełnił, ale został za nie skazany na śmierć. A jego żywot zakończyła Shira, kobieta rycerz Filianor, jednej z córek Gwyna. A przynajmniej tak na początku sądziła, gdyż jak król, jako iż był nieumarłym, powstawał z martwych za każdym razem, kiedy ostrze i włóczni powinno go zabić. Shira zdecydowała się podjąć radykalne kroki, aby upewnić się, że głupota ów króla nie przysporzy miastu więcej problemów. Z pomocą magii zdeformowała jego ciało i przytwierdziła je do swej broni, aby tą złożyć w zabezpieczonym pomieszczeniu, z którego ów król nie wydostanie się bez pomocy. Jednocześnie sama stanęła na straży, jak sama sądziła, szaleńca i heretyka aż do końca czasu. Niektórzy mogliby przypuszczać, że to tylko głupie plotki. Coś, co miałoby sfermentować lojalność ludzi wobec Gwyna, ale niestety jest to prawda. Wiemy to mniej więcej z opisu krucyfiksu szalonego króla. Krzyżowa włócznia ze zdeformowanym ciałem. Niegdyś w królewskim rodzie Pigmejów zrodził się szalony król, a Shira, kobieta rycerz Filianor, posłała go na wieczny spoczynek. Włócznia jej nie wystarczyła, jednak by przynieść kres nieumarłemu władcy, Shira zaniosła go wraz z orężem do mrocznej sali i została tam na straży. Nie wiemy oczywiście, czy finalnie mieszkańcy miasta Pierścienia zorientowali się, co tak naprawdę dzieje się w ich mieście, czym ono naprawdę jest. Najprawdopodobniej nie. Ale miasto Pierścienia dla Gwyna stało się już tylko problemem, którym nie musiał się przejmować. Wiedział bowiem, że ludzie, którzy się zbuntują, zostaną natychmiast zgładzeni. Aczkolwiek pomiędzy miastami ludzie urządzali pielgrzymki. Największe z nich ruszały do Nowego Londo i właśnie miasta Pierścienia, a najczęściej początek swój miały właśnie w Ulasil. Głoszono na ów pielgrzymkach moc światła Gwyna i nawracano kolejnych ludzi. Podczas jednej z takich pielgrzymek do miasta Pierścienia przybył niejaki Half-Light z potężnymi artefaktami ze swojej ojczyzny. Chciał zaskarbić sobie przychylność Filianor. Aby to osiągnąć, zdobył nawet legendarną broń Mithira,
Nie było więc zaskoczeniem, że Half-Light został wybrany, aby zostać w mieście Pierścienia, aby służyć Filianor. Jako jedna z włóczni kościoła, kiedy wybrany nieumarły przybywa do samego miasta, do miasta Pierścienia, Half-Light jest jedyną włócznią kościoła w mieście. I niestety jest on włócznią, którą trzeba zgładzić. Lecz tak jak Half-Light odwiedził miasto Pierścienia, jego pielgrzymką zainteresował się jeden z pigmejów, a imię jego Manus, który słysząc od niego o Ulasil, zapragnął je zobaczyć, choć nie wiemy, czego dokładnie szukał w mieście. Plotki na wietrze mówią, że Manus posiadał bardzo rzadki magiczny talent, którego mieszkańcy Ulasil zapragnęli dla siebie. Aby zdobyć ów dar, uwięzili oni Manusa i przeprowadzali na nim straszliwe eksperymenty. Manus ponoć został skatowany zarówno fizycznie, jak i psychicznie, co sprawiło, że cała jego dobroć wyparowała i pozostały w nim tylko ból, agonia, pustka, rozpacz i pełen chaosu gniew, który wypaczył jego człowieczeństwo. A jego dzika i mroczna manifestacja dała początek otchłani w Ulasil. Niestety nie mamy pewności, ile z tych plotek jest prawdą. Jest natomiast wiadomo, że Manus w Ulasil zmarł. A raczej, że go tam zamordowano. Gwyna przeraziła wieść, że jeden z potomków sprytnego Karła opuścił miasto Pierścienia i dotarł do innego miasta ludzi. Dodatkowo do miasta, które specjalizowało się w tworzeniu iluzji i wykorzystywaniu magii światła. Nauczony tym, co stało się w mieście Pierścienia, postanawia uprzedzić wydarzenia i rozkazuje Kiaran zabić Manusa. Nie ma jednak pojęcia, że tym działaniem jedynie zapoczątkuje upadek swojego indoktrynalnego Magnum Opus. Oczywiście imię zabójcy nie jest znane. Nie ma też żadnych dowodów na to, że Manus został zamordowany ani przez Kiaran, ani kogokolwiek innego. Ale czy właśnie to nie jest dowodem samo w sobie? Fach zabójcy charakteryzuje się tym, że dobry zabójca nie zostawia śladów swojej obecności przy ofiarach, ani tym bardziej niczego, co mogłoby wskazywać na jego udział w ów zabójstwie. W przypadku Manusa robota została wykonana tak dobrze, że lud Ulasil uznał, że Manus zmarł na skutek choroby, którą mógł złapać w czasie swej podróży do Ulasil. Osobiście sądzę, że Kiaran odebrała życie Manusowi. Nie tylko dlatego, że jest jedynym ostrzem władcy obecnym w Ulasil, ale także dlatego, że była najlepszym z nich, więc najpewniej wiedziała, jak zacierać za sobą ślady. Manus został pochowany w Ulasil zgodnie z tamtejszym obrządkiem, ale nie było mu dane spocząć w pokoju. Wczoraj było snem, jutro jest mrokiem. Jakiś czas po tych wydarzeniach do Ulasil przybył Kaf, jeden z pierwotnych węży, i przekonał lud miasta, aby ci odnaleźli grób Manusa. Wiemy to zarówno od wspaniałego Chestera, którego spotykamy przed areną, na której walczymy z Artoriasem, oraz od samego Gofa. Wierz mi lub nie, Ulasil samą sprowadziło na siebie otchłań. Oszukani przez tego zębatego węża, otworzyli grób pierwotnego człowieka i okrutnie go rozgniewali. Co oni sobie myśleli? Ale dla nas to już stare dzieje. Zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę ma znaczenie? Pewnie udało ci się rzucić na to okiem, ale mrok otchłani, który pochłonął nieszczęsnego Artoriasa, zagraża teraz całej krainie Ulasil. Zdaje się, że tego okrutnego losu nie można uniknąć, ale uwiedzeni przez mrocznego węża czy nie,
sami zbudzili i rozścieczyli tego potwora. Śmierć zawsze jest dziełem tego, kto umiera. Nieważne, czy mieszkańcy zostali oszukani, czy też nie. Zrobili to, co sugerował im Kaf. Znaleźli grób Manusa, rozkopali go i przez to zakłócili spokój Manusa. Dodatkowo eksperymentowali na jego duszy, co doprowadziło pierwotnego człowieka do szaleństwa i wypaczyło zarówno jego duszę, jak i człowieczeństwo. Co było gwoździem do trumny Złotego Miasta. Człowieczeństwo Manusa, pełne gniewu po eksperymentach na jego duszy i rozpaczy po utracie swego cennego naszyjnika, stworzyło w Ulasyl drugą otchłań, której moc z czasem zaczęła korumpować mieszkańców Ulasyl i przemieniać ich w rozdętogłowych, a stworzenia, które miały chronić ów miasto, zaczęły je izolować, aby otchłań mogła w spokoju rosnąć w siłę. Moglibyście teraz zapytać, dlaczego mówię o drugiej otchłani, skoro czasowo ta powinna być pierwszą. Dlatego, że jest to druga otchłań znana graczom. Ale fakt, zgodnie z czasem, otchłań w Ulasyl była pierwszą otchłanią, którą mogli bogowie Lordaeron widzieć na własne oczy. Po tym, jak Gwent dowiedział się o tragedii w Ulasyl, postanowił wysłać swojego najbardziej zaufanego rycerza, a raczej trójkę mów rycerzy. Z poprzedniego odcinka wiecie, że tą czwórką był Ornstein, zabójca smoków, Ostrze, władcy Kiaran, Gof, sokole oko oraz bohater dzisiejszego odcinka, czyli Artorias. Nie wiemy dokładnie, w jakiej kolejności wysłano ów z rycerzy, choć osobiście myślę, że najpierw wysłał Kiaran, aby ta zabiła Manusa, po czym jak Kiaran wróciła do Gwyna, wysłał Artoriasa, aby zajął się problemem otchłani, ale wydaje mi się jednocześnie, że w sumie Gof i Kiaran, nie tyle wyruszyli na rozkaz Gwyna, co bardziej na własną rękę, aby wspomóc Artoriasa. Tutaj taka ciekawostka. Bo z tego co wiemy, ponoć był kapitanem ogólnie zabójców smoków, ale nie był kapitanem Ornsteina, ponieważ Ornstein był kapitanem właśnie ów czteroosobowej drużyny. Wspominam o tym, ponieważ zabójcą smoków nie był tylko Ornstein, ale praktycznie każdy rycerz, który pomagał zabijać smoki podczas Wielkiej Wojny. Niestety, zgodnie z informacjami Gofa, na jednego zabitego smoka przypadało trzech właśnie zabójców smoków. My, rycerze, walczyliśmy dzielnie, ale za każdego z nich życie oddawało trzech naszych. W tym momencie zaczęła się tworzyć historia, czy raczej bardziej legenda Artoriasa, który został wysłany z misją powstrzymania otchłani do Ulasyl wraz z Sif. We dwójkę przemierzyli oni królewski las i dotarli do parafii w Ulasyl, gdzie pokonując wielu rozdętogłowych w drodze do otchłani, wreszcie dotarli do lochów, a z lochów do przestworu otchłani, w którym to znajdował się grób samego Manusa. Według legendy Artorias poświęcił się, aby go zabić i powstrzymać rozprzestrzenianie się otchłani, a jego legenda dała później nadzieję ludziom w czasach, kiedy epoka ognia miała się ku końcowi. Niestety, cała ta legenda jest kolejnym kłamstwem. Kłamstwem, które poniekąd wybrane nieumarły pomógł stworzyć. Ale jaka jest prawda? W każdej legendzie, jak mówi stare porzekadło, kryje się ziarno prawdy. Niestety, nie w tej. Artorias faktycznie został wysłany z misją powstrzymania otchłani i wraz z Sif przemierzył królewski las, dotarł do Ulasyl i po drodze do otchłani pokonał wielu rozdętogłowych. Dotarli do Manusa i toczyli z nim bój, ale Artorias, mimo iż był wielkim wojownikiem, nie podołał
Nic nie mogło go przygotować ani na to, co czekało go w otchłani, ani na to, czym okazało się jej źródło w Ulasil. Mój gniew jest równie niebezpieczny, co ma magia. W zamian za mą krzywdę wypaczę ich wszystkich. Manus pokonał Artoriasa w pojedynku bez najmniejszego problemu. Kiedy Artorias osłaniał Sif, Manus złamał mu rękę, w której ten trzymał swą wielką tarczę. W końcu to skrzywdzeni są najbardziej niebezpieczni. Ale, co zaskakujące, Manus pozwolił Artoriasowi odejść. Być może dlatego, że Artorias tak naprawdę w niczym mu nie zawinił. Manus po prostu się bronił. I jako gest łaski pozwolił Artoriasowi odejść. Wiara w światło cię zdradziła. Światłość to pasterz, który prowadzi swe owce na rzeź. Artorias oczywiście skorzystał z tego. Wątpię, że z tej chwili słabości. Pewnie jako rycerz wiedział, że zgodnie z honorem przeciwnik po pokonaniu swego adwersarza powinien pozwolić mu odejść. Skorzystał więc z tego. Oczywiście wspierany przez swą wilczą towarzyszkę. Kiedy upiory człowieczeństwa zaczęły ją atakować, odpędził je i resztkami magii w swej tarczy stworzył osłonę, która miała chronić Sif, póki ten nie powróci z pomocą. W tym samym czasie, kiedy Artorias chronił Sif, Manus, wykorzystując swą moc, szukał swojego naszyjnika i odnalazł go. Dzięki swej mocy sprowadził do swoich czasów, które dzieją się plus minus 1000 do 300 do 1000 lat wcześniej względem wydarzeń, kiedy my gramy w Dark Souls, kiedy epoka ognia ma się ku końcowi, sprowadził do swoich czasów wybranego nieumarłego. Wybrany nieumarły nie został oczywiście doprowadzony centralnie do samego Manusa, ale na skraj sanktuarium, które później stanie się grobem właśnie Artoriasa. Po pokonaniu strażnika sanktuarium, wybrany nieumarły rozpoczął swą podróż przez królewski las aż do parafii Ulasil. W tym samym czasie Artorias, ledwie wyciągując się z otchłani, chciał znaleźć kogoś, kto mu pomoże. Kogo poprosi o wsparcie. Wiedział, że dopóki nosi pierścień przymierza, które zawarł z istotami otchłani, jego mrok nie będzie mógł na niego wpłynąć. Ale niestety za późno zorientował się, że z ów pierścienia został okradziony, a spaczenie otchłani ogarnęło go na krótko po tym, jak ten ją opuścił. W amoku zabijał rozdętogłowych, aż dotarł do areny w Ulasil, gdzie zabija jednego z wypaczonych w momencie, kiedy na arenę dociera wybrany nieumarły. Artorias spojrzał na niego i ostrzegł go, żeby się do niego nie zbliżał. Kimkolwiek jesteś, trzymaj się z dala! Wkrótce zostanę pochłonięty przez nich, przez mrok. Ale te słowa nigdy nie opuściły jego ust. Tylko on słyszał swe ostrzeżenie kierowane do nieznanego wojownika. Niestety dla samego Artoriasa było już za późno. Rycerz czuł, jak mrok otchłani ogarnia go niczym całun. Jak pieści jego duszę. W tej ostatniej, niezmąconej jeszcze mrokiem chwili Artorias przypomniał sobie wszystko, co poszło nie tak. Przypomniał sobie, jak ojciec otchłani odebrał mu wszystko. Jego dumę. Mrok, który w sobie nosisz, jest silniejszy od zewnętrznego. Chwałę. Nie stworzono cię do niszczenia, a jednak tak łatwo cię złamać. Jego wiarę. Porządek, któremu służysz, jest iluzją. Niczym więcej. Wszystko to zostało spaczone przez mrok. Artorias poczuł wstyd, kiedy uświadomił sobie, kim, albo raczej czym się stał.
marionetką otchłani. Mrok nie jest potępieniem, jest wyzwoleniem. Pełen gniewu i oszalały przez otchłań rzucił się na wybranego nieumarłego, a ten po długim i ciężkim pojedynku pokonał opętanego mrokiem rycerza i kontynuował swoją przeprawę przez Ulasil. Błagam cię, rozrost otchłani trzeba powstrzymać. W pewnym momencie natknął się on na mimika, który po pokonaniu upuścił dziwny klucz. Wybrany nieumarły skojarzył, że obok areny, na której walczył z Artoriasem, znalazł drzwi, których nie był w stanie otworzyć. Klucz wydawał się pasować. Powrócił więc do ogniska, przy którym odpoczął i sprawdził ów drzwi. Zanim jednak wszedł na szczyt areny, zauważył, że na samej arenie jest jakaś kobieta. Podszedł powoli, w razie gdyby ów kobieta miała go zaatakować. Ale ta wydała się go nie zauważać. Podszedł więc bliżej. Zauważył, że ów kobieta modli się nad grobem Artoriasa, który wyglądał tak, jakby dopiero co został tutaj przez nią postawiony. Kiedy podszedł wystarczająco blisko, ów kobieta zauważyła go. Co więcej, wyczuła, że jest on w posiadaniu duszy Artoriasa i poprosiła o jej przekazanie. Ty, czy to nie dusza człowieka, który poległ w tym miejscu? Był moim dobrym przyjacielem. Chcę okazać tej duszy należny szacunek. Zechcesz się z nią rozstać? Wybrany nieumarły, słysząc, że ów kobieta była przyjaciółką Artoriasa, oddał duszę ów wojownika, a ta przekazała wybranemu nieumarłemu swe bronie. Jak się okazało, była to właśnie Kiaran, która żywiła do Artoriasa pewne uczucie. Niestety nie jest wiadome, czy Artorias to uczucie odwzajemniał, ale myślę, że można być prawie pewnym, że tak. Dziękuję za twą uprzejmość. Proszę, przyjmij to. Już tego nie potrzebuję. Niech pan cię prowadzi. Następnie wybrany nieumarły udał się do ów drzwi, które chciał odwiedzić, i klucz faktycznie pasował. Słyszał dziwne odgłosy, jakby pracy ostrzem. Wszedł więc na górę po drabinie, jak się okazało, do więzienia, w którym był Gołf, Sokole Oko. Ów legendarny rycerz, czy raczej legendarny łucznik, podziękował mu, że pomógł Artoriasowi odejść z honorem. Cóż to, mamy gościa. To tobie udało się uwolnić Artoriasa. Byliśmy przyjaciółmi, a dzięki tobie opuścił ten świat, zachowawszy honor. I oto jest ślepy i bezrobotny. Raczej nie mogę ci pomóc. Zanim wybrany nieumarły odszedł, Gołf zadał mu dwa pytania o smoka, którego wybrany nieumarły spotkał wcześniej. Wybrany nieumarły odpowiedział na nie twierdząco, a po poznaniu motywacji nieumarłego, Gołf zestrzelił dla niego smoka, którego ten wcześniej spotkał. Witaj. Czy czarny smok sprawia ci kłopoty? Tak mi się wydawało. Nazywa się Kalamit. Nawet potężne Anor Londo nie śmiało wzbudzać gniewu tego okrutnego smoka. Raczej nie wyniknie z tego nic dobrego. Ale masz zamiar kontynuować do samego końca. Dobrze, dobrze. Czymże jest odwaga bez brawury? Lubię cię. Masz u mnie dług za przysługę dla Artoriasa. A teraz patrz, jak gałk poluje na smoki.
Tak! Nigdy nie oddano celniejszego strzału. Ten nietoperz będzie uziemiony na długo. Reszta jest w twoich rękach. Czekam na dobre wieści. Zabijanie smoków. Najważniejszy z obowiązków rycerza. Kiedy wybrany nieumarły ów smoka pokona i powróci do Gofa, olbrzym pogratuluje mu zdolności i wręczy w prezencie swój wielki łuk. Udało ci się pokonać Kalamita. Świetna robota. Niech ci Lord Gwyn błogosławi. Ta bestia już nigdy nie wzbije się w powietrze. Ten wielki łuk nie będzie mi potrzebny. Nie ma smoków, na które można zapolować. Nie wiem, czy człowiek może nim władać, ale proszę. Twoje potrzeby są ważniejsze od moich. Jeśli chcesz zastąpić nieszczęsnego Artoriasa i rzucić wyzwanie Mrokowi, musisz zmierzyć się z Manusem, ojcem otchłani. Mrok emanuje z samego Manusa. Nawet jeśli ta kraina zniknie, może uda ci się zapobiec dalszemu zniszczeniu. Mimo wszystko, pewnego dnia płomienie zgasną i zostanie tylko prawo. I nie powstrzyma tego nawet taka legenda jak ty. Żegnaj, człowieku. Żyj, jak ci się podoba. Wybrany nieumarły, pokrzepiony ów zwycięstwem nad smokiem, przedziera się do przestworu otchłani i po kolejnych potyczkach dociera do niego. Widzi w nim wiele duchów człowieczeństwa, ale zauważa też kogoś znajomego, Alwinę, kotkę mówiącą ludzkim głosem, którą poznał w swoich czasach. Podążając za nią, odnalazł on Sif i uratował ją z przestworu otchłani. Później z jej pomocą pokonał samego Manusa i uratował księżniczkę Dask, którą Manus porwał. Można by zapytać, dlaczego Manus porwał Dask? Bo wbrew pozorom nie zrobił tego dlatego, że była ona księżniczką i zarazem władczynią Ulasil, ale można wysnuć dwie tezy. Albo zrobił to z miłości, albo z zemsty. Ciężko jest mi stwierdzić, czy Manus chciał swoim obecnym stanem Dask zaimponować, czy może raczej zemścić się na niej za to, że jej lud doprowadził go do takiego stanu. Ale osobiście stawiałbym na to, że Manus zrobił to z miłości. Ale nie po to, aby Dask zaimponować, a aby ją ochronić przed rozdętogłowymi i spaczeniem przez otchłań. Był on po prawdzie jej czempionem. Więc kiedy Dask była blisko niego, Mrok otchłani nie mógł jej skrzywdzić. Po pokonaniu Manusa, kiedy ponownie porozmawiamy z Dask w naszych czasach, powie ona, że została uratowana przez Ser Artoriasa, ale wybrany nieumarły bardzo jej go przypomina. Zdradzi nam też kilka rzeczy, które dowiedziała się o Manusie, kiedy ten ją przytrzymywał. Może to wydać się nieco dziwne, ale dawno temu w mojej ojczyźnie Ulasil zostałam porwana przez istotę z otchłani. Zginęłabym wtedy, gdyby nie wielki rycerz Artorias. Prawdę mówiąc, niewiele pamiętam z tego, co się wydarzyło. Byłam wtedy bardzo osłabiona. Ale mimo to, Artorias miał w sobie coś dziwnego. Wyglądał całkiem jak ty. O, na niebiosa, czy to oznacza... Nie. To było w Ulasil. Wieki temu. Wybacz mi te szalone przemyślenia. Tylko, że to bardzo dziwne. Zawdzięczam my życie tobie i Artoriasowi. Wydaje mi się, że coś was łączy. Być może jest to prawdziwa wielkość. Wciąż myślę o tym stworzeniu z otchłani, które mnie porwało. Moje zmysły nie były wtedy klarowne, ale pewne emocje wyczuwałam całkiem wyraźnie. Bolesną nostalgię, utraconą radość. Obiekt obsesji i szczerą nadzieję na jego odzyskanie. Czy te myśli mogą należeć do bestii z otchłani? Bo jeśli tak, to może to jednak nie była bestia. Och, proszę, wybacz mi mój bełkot. Chcę tylko znać prawdę, ale nawet kochana Elizabeth
nie chcę jej wyznać. Wspomniałem, że Artorias został ze swojego pierścienia przymierza z otchłanią okradziony. Kto mógł to jednak zrobić? Nikt inny jak osoba, którą wybrany nie umarły, spotkał właśnie przed wejściem na arenę, na której walczył z Artoriasem. A mianowicie przez wspaniałego Chestera. Gra nie mówi tego wprost, ale wiemy to z jednego z wyciętych dialogów z Kiaran, który aktualnie został właśnie tak przerobiony, że nie pyta ona o ów pierścień, a właśnie o duszę samego Artoriasa. Człowieku, dlaczego masz pierścień Artoriasa? Jestem Kiaran, a to jest pamiątka. Ten pierścień został skradziony przez człowieka w długim płaszczu. Nie wiem, jak wszedłeś w jego posiadanie, ale jego właściciel poległ w tym miejscu. Był kochanym towarzyszem, a ja pragnę zwrócić mu jego pierścień. Zechcesz się z nim rozstać? Dziękuję za twą uprzejmość. Niech pan cię prowadzi. Opis duszy samego Artoriasa mówi nam, że jest to dusza rycerza Lorda Gwyna Artoriasa, którego pochłonęła otchłań. Legenda, która głosi, że Artorias odparł otchłań, opowiada jedynie połowę historii. Wygląda na to, że został pokonany, lecz zachował honor dzięki nieznanemu bohaterowi, który jest prawdziwym zwycięzcą. Fakt, legenda nie opowiada całości, ale akurat w tym przypadku, tej konkretnej części, w tej legendzie kryje się trochę prawdy. Artorias po prawdzie nie pokonał otchłań, ale dzięki pomocy wybranego nieumarłego, którego właśnie zasługi są przypisane Artoriasowi, stworzy się wielka legenda. Nie można oczywiście odebrać Artoriasowi, że bez wątpienia był on wielkim wojownikiem, który walczył za to, co uznawał za słuszne i za to chciał właśnie ginąć. Legenda Artoriasa niczym maska, niczym iluzja, wiele faktów przed jej słuchaczami ukrywa. Ale dzięki tej właśnie iluzji, ten, kto kryje się pod maską kroczącego w otchłani, jest nieśmiertelny. Czempion bogów, serdeczny przyjaciel, kompan i ideał, w który warto wierzyć. Tego rok otchłani nie jest w stanie wybaczyć. A wszystko to dzięki wybranemu nieumarłemu.